ten dzisiejszy, niedzielny świąteczny dzień, witam Was z parafii ewangelicko-augsburskiej w Mrągowie. Z tego miejsca chcę Was witać słowami hasła rozpoczynającego się dziś tygodnia, słowami z pierwszego listu apostoła Piotra z rozdziału 5 z wiersza 7. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie. Codzienna troska to w wielu naszych myślach być może obraz Marty, krzątającej się wokół przybyłego do domu gościa. Obok widzimy też i Marię, jej siostrę, która u stóp mistrza z Nazaretu wsłuchuje się w jego głos. Czy to ona jest obrazem człowieka realizującego owo wezwanie z pierwszego listu Piotra: wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie? O tym, że Bóg dba o swoje dzieło, o swoje stworzenie, zapewnia nas już pierwsza księga Pisma Świętego. Więcej, już pierwsze jej rozdziały mówią dokładnie o tym. To z drugiego rozdziału księgi Genezis pochodzi drugi z wierszy, który znajdziemy w książeczce z Biblią na co dzień. Z Edenu wypływała rzeka, nawadniająca ogród, która się tam rozdzielała, dając początek czterem rzekom. Bóg zatroszczył się o nawodnienie ziemi. To On jest dawcą życia. On tchnął dech życia w nasze nozdrza. I On też zapewnia zachowanie, podtrzymanie tego życia tutaj na ziemi. To On troszczy się, abyśmy mieli co jeść, mieli co pić. Ale temat troski to również temat czwartego przykazania, które również towarzyszy nam przez książeczkę z Biblią na co dzień w dzisiejszą niedzielę. Czcij ojca swego i matkę swoją. To przecież dzięki nim, dzięki naszym rodzicom z reguły, mamy zapewnione radosne, beztroskie dzieciństwo. To z reguły rodzice troszczą się o to, aby niczego nam nie brakowało, abyśmy mieli co jeść, pić, ubrać się. To oni też starają się, na ile tylko mogą, zapewnić nam bezpieczeństwo i dobry rozwój. Dlatego też i my bardzo często spoglądamy na Boga jak na naszych rodziców. Patrzymy na Boga, który chce dla nas jak najlepiej. Stara się On zapewnić nam wszystko, czego potrzebujemy. Ale Bóg, tak jak też i rodzic, pozwala nam doświadczać naszych granic. Dlatego kiedy walczymy w codziennym życiu nieustannie o więcej, nie czyńmy tego za wszelką cenę. Aby nie czuć się poranionymi, pokrzywdzonymi, oszukanymi, a jedynie doświadczającymi swoich granic. Nie troszcz się o jutro, a dostrzeż, że dziś też masz wszystko. Amen.